Wszyscy mają umowy o pracę. I składki opłacamy w terminie. A pensje? Wychodzą bez opóźnień? Oczywiście. Proszę, tu są wszystkie potwierdzenia przelewów. Co się dzieje? No, mam gulasz na ogniu, no. Pani jest z Państwowej Inspekcji Pracy. Nadzorujemy przestrzeganie prawa pracy, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących form zatrudnienia. To może ja od razu pani powiem, że ja mam umowę o pracę, zresztą bardzo dobrze płatną. Jesteśmy tu wszyscy traktowani jak rodzina, a co do higieny pracy, to też jest w porządku. To za, możemy już iść? Sekundkę. Co znowu, no? Pani Kalina Włodarczyk. Kto? Kto? Pani, która pracowała tu jako kelnerka. Proszę pani, ja to jestem od początku, żadnej Kaliny nie kojarzę. Ja po maturze od razu przyszłam, czyli już 2 lata pracuję i też o niej nie słyszałam. Była Wiśniewska, ale Karolina. I ona po prostu urodziła trojaczki, zresztą wpada co jakiś czas. Ja przepraszam, czy Marek i Agnieszka jeszcze są pani do czegoś potrzebni? Nie. Chwalić Boga, chodź Aga, bo jak stary Rafalski swojej zupy nie dostanie zaraz, to pół dnia będzie mędził. Czy mogę wiedzieć, co tam Kalina napisała? Że nie dostawała pieniędzy na czas, była mobbingowana, a w szczególności przez panią. No co za bzdury. Ja nigdy nikogo nie mobbingowałam. Dbam o swoich pracowników, zresztą pani słyszała. Przykro mi, ale wersje pani Kaliny potwierdzają w internecie także inne osoby. Które tak samo jak ta Kalina nie istnieją. Basiu, niech pani sprawdzi dokumenty. Nigdy nie zatrudnialiśmy żadnej Kaliny. Powiedzmy sobie szczerze, ktoś próbuje nas oczernić. Ja zaraz nie wytrzymam. Co z tego, że z każdej kontroli wychodzimy obronną ręką? To jest małe miasto, tutaj ludzie uważają, że nie ma dymu bez ognia. Jeszcze jedna taka akcja i ludzie zaczną myśleć, że z moją gospodą jest coś nie tak.